Niemiecka gazeta BOS 6 czerwca poinformowała, że grupa 12 Afgańczyków złapana przez policję w Niemczech została odesłana do Polski. Jak potwierdził rzecznik prasowy niemieckiej policji, odparcie do Polski odbyło się sprawnie i bez incydentów. Teraz wygląda na to, że... Nielegalni imigranci będą łapani i przesuwani do Polski. Stąd ten dokument, który jest w moim innym filmie z województwa podlaskiego, gdzie szuka się tysiąca miejsc dla nielegalnych imigrantów. Bo my jako dobrzy sąsiedzi przyjmiemy ich, nakarmimy, ugościmy. I damy jeszcze socjal, tylko socjal na poziomie niemieckiego, który niejednokrotnie będzie wyższy od pensji polskiego pracownika czy emeryta. Z Polski zrobi się jedno dużo noclegownie i obóz uchodźców, a bardziej nielegalnych imigrantów. Tak jak przez te wszystkie lata Niemcy zwozili nam śmieci i mówili jak to sobie radzą dobrze z recyklingiem, tak teraz będą zwozić nam nielegalnych imigrantów i będą mówić jak sobie dobrze radzą z imigracją.